Uwaga! Ogłaszam alarm atomowy. Macie minutę, żeby zabrać wszystko co najważniejsze i zamknąć się w schronie. Na pierwszym miejscu zawsze stawiajcie sobie zupę pomidorową. Pamiętajcie również o radiu. Dzięki niemu będziemy wam przesyłać informacje o stanie promieniowania na zewnątrz. Nie ufajcie nikomu, oprócz wojska. Witam, tutaj to VHD, czyli jeden z ocalałych po ataku nuklearnym. Opowiem wam dzisiaj o tytule, przez który udało mi się przetrwać w tym postapokaliptycznym świecie. Jest nim Survival od polskiego studia Robot Gentleman, czyli 60 Seconds. Dzieło Robota Gentlemana dzieje się w latach 50. na terenie Stanów Zjednoczonych. Nasi protagoniści są stereotypową rodzinką, czyli rodzice, córka Mary Jane i syn Timmy. Mary odziedziczyła urodę po swoim ojcu, a nawet zbliżyła swoją wagę do jego. Analogicznie, Timmy przypomina jego matkę, chudy, z rudymi włosami. Jednak ich spokojowi przeszkodziła jedna rzecz, dosyć spora, promieniująca rzecz. Na ich miasteczko została zrzucona bomba atomowa, stworzona przez komunistów. Na szczęście do takiej sytuacji przygotował ich wcześniej wojskowy, który pchał nienawiścią do czerwonych. I tutaj zaczyna się nasza ingerencja w grę. 60 Seconds dzielimy na dwa etapy, mianowicie na zbieranie istotnych przedmiotów przed rzutem bomb oraz na przetrwanie w schronie, do momentu przyjścia wojska. Zbieractwo zostało wykonane w trójwymiarze, jest dopełnieniem głównej rozgrywki, co w nim wybieramy pod presją tytułowych 60 sekund, co lub kogo zabieramy ze sobą. Kierujemy głową rodziny przy pomocy klawiatury i myszki po dostępnej lokacji. Nasz protagonista posiada 4 miejsca w ekwipunku. Każda podświetlona rzecz lub osoba zabiera nam odpowiednio jedno albo kilka z nich. Jeśli skończy nam się miejsce, musimy schować ich do bezpiecznego schronu. Wszystkie elementy na mapie są pojawiane losowo, z każdym rozpoczęciem rozgrywki. Oprócz limitu czasowego i małej ilości miejsca w ekwipunku, zagrożenie będą nam stawiały meble. Nieraz będziesz je przewracał, rozwalał, wywracał, żeby dostać się do głównego celu. Pamiętaj, każda rzecz na mapie przyda ci się w drugim etapie gry. Mam nadzieję, że w domostwie nie dostanie żadna puszka zupy pomidorowej. Rozumiemy się? Przetrwanie, wykonane w 2D, jest meritum całej gry. W nim dokonujemy poważnych wyborów, walczymy z przeciwnościami losu i jemy zupę pomidorową. Każda osoba w schronie będzie musiała stawiać czoło niebezpieczeństwom zgotowanym przez radziecką armię. Mogą wpadać na chorobę popromienną, kaleczyć się na polu bitwy, jak i w domu, popaść z szaleństwa przez dźwięk wirującego się wentylatora oraz innych wydarzeń oddziałujących na psychikę. Na te dwa pierwsze pomóc może apteczka, gorzej z trzecim. Będziemy musieli czekać, aż złośliwa losowość wydarzeń pozwoli nam wyleczyć kamrata, co czasem może zakończyć się deprawowaniem innych członków rodziny. Nie zapominajmy o najważniejszym, czyli o posiłkach. Co jakiś czas będziesz musiał ich przecież nakarmić i poić. Jeśli chodzi o wodę, powyżej 4 dni mało kto przeżyje. Radzę sobie wziąć tą informację do serca. Najważniejsze jednak są kuszki. To by nie chciał skosztować świeżutkiej zupy pomidorowej. Kiedy postanowisz głodować swoich podopiecznych, będą oni posiadać większą podatność na różne negatywne współczynniki. W skrócie będą częściej chorować. Wydarzenia losowe w tytule Robot Gentleman są w większym stopniu nastawione na naprzykrzanie życia naszym bohaterom. To trzęsienie ziemi, które pozwoli nam zachować tylko jedną ważną rzecz z trzech, to kłopoty z karaluchami panoszącymi się po schronie, czy nagle trzeba będzie odpierać etek najeźdźców naszej krypty. Przeważnie te zadania posiadają kilka możliwości wykonania. Biada, jeśli nie jest to poradnik skauta. Możliwe, że swojej broni już nigdy nie zobaczysz sprawnej. Nasi dzielni protagoniści mogliby ją naprawić, ale na to będziesz musiał sobie poczekać. Twórcy gry zadbali o to, żeby nasza ekipa za dużo nie myślała. Nawet jeśli pojawi się możliwość naprawienia przedmiotu, to i tak mogą go jeszcze bardziej zepsuć, raniąc losową osobę w schronie. Ostatnią rzeczą możliwą do zrobienia jest wysłanie kozła ofiarnego, znaczy dzielnego bohatera, na ekspedycję po atomowych ruinach miasta. To może się leczyć, wrócić chory, bądź już nigdy nie pojawi się w progu naszego włazu. Ale trzymaj kciuki, że wszystko będzie dobrze. Za którymś razem pewnie tak będzie. Każde przygotowanie na wypad zajmuje jeden dzień. Wtedy możesz sprawdzić, kto jest sprawny do wyjścia. Na drugi dzień nasz podróżnik będzie mógł zabrać ze sobą jakiś przedmiot. Jeśli będzie to walizka, otrzyma 3 dodatkowe miejsca na przydatne rzeczy. Każda z nich ma swoje wydarzenia losowe. Zawsze przyniosą one dodatkowe efekty z wyprawy. Minus jest taki, że osoba może je podczas tej wędrówki stracić. Co przyniesie z tej wycieczki, to już tylko leży w rękach losowości 60 sekund. Oprawa graficzna jest stworzona w klimacie kreskówkowym i muszę przyznać, że podoba mi się ten pomysł. Przypomina mi on rysunki z Fallouta. Chodzi mi tutaj głównie o wszystko związane z Fallout Boyem. Jednak w niektórych momentach mogłaby być lepsza. Szczególnie w etapie zbierania, gdzie modele postaci nijak nie powalają. Wyglądają jak postacie ulepione z plasteliny. Jednak doceniam fakt zawarcia multum obiektów w lokacji, z czego znakomita większość jest
meblem możliwym do przesunięcia. Widać, że twórcy gry nie olali tej sprawy, tylko starali się urozmaicić trochę ten minutowy etap. Grafika w etapie przetrwania została według mnie stworzona po mistrzowsku. Każda postać wygląda specyficznie na tematykę gry, którą jest świat postapokaliptyczny. Widać po nich, że są zranieni, zmęczeni, czy dopadło ich szaleństwo. Cieszy fakt pojawienia się rzeczy wraz z upływem czasu. Czy to puszka po zupie pomidorowej na podłodze, czy krwawa dłoń przeszywająca sumienie naszej rodziny. Tło, które zostało zrobione w całości z orkiestry dętej, wpada w ucho. Szkoda, że jest to jedynie 5 utworów. Jedno w menu, jedno w zbieractwie, a pozostałe w przetrwaniu. Pozostałe efekty dźwiękowe pojawiają się wraz z interakcją na dany przedmiot. Niestety nie każdy posiada swój odgłos. Jedynym minusem gry jest jej losowość, aż nazbyt niechcąca pomóc graczowi. Rozumiem, że przez dzień mogą nie naprawić rozwalonego przedmiotu, ale po 30 dniach, no mogli już pomyśleć o tym troszeczkę wcześniej. Jeszcze sama losowość z każdym przechodzeniem gry zaczyna tracić swój urok. Po kilku zagraniach widać, że wszystko co było do odkrycia już zdobyliśmy. Tytuł Robot Gentleman mogę polecić każdemu rodzajowi graczy. Hardkorowy odnajdzie się tutaj przechodząc tytuł na najwyższym poziomie trudności, przy którym nie jeden święty klnąłby jak szewc, patrząc na wracającego Timiego z chorobą i skaleczeniem. I akurat wtedy nie mielibyśmy apteczki, ani zupy pomidorowej. Gracz niedzielny dostaje tutaj miłą oprawę, która przyciąga wzrok każdego. Gra jest prosta w obsłudze, a rozgrywkę można skończyć w niej niż pół godziny. Szkoda tylko, że po jakimś czasie gra zaczyna nudzić, a trofea zawarte w grze nawet tego nie ratują. Po prostu nie chce się ich robić. Jednak sam tytuł jest godny polecenia. Na przerwę pomiędzy rankedem w rolu, czy po ciężkim dniu w pracy, nadaje się po prostu jak ulał. Tutaj był Tofik HD, na razie.